Cześć, jestem Gosia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy przygotowywać pojemniczki do następnego projektu, jakie są babeczki. Jest to 30 kolorów, 30 na 20 cm z AliExpressu. To jak wybierałam, widzieliście już w poprzednim filmiku. A więc do dzieła. To zaczniemy może od tego. W jednym takim małym pojemniczku mieści się około 600 diamencików. Tak więc, jeżeli coś nie będzie się mieścić, no to zostawimy w woreczku. I będziemy korzystać najpierw z woreczka, albo odwrotnie. Albo najpierw z pojemniczka, potem woreczka, albo najpierw z woreczka, albo potem z pojemniczka. Ogólnie jak wam życie mija? Dobrze? A mnie tak sobie. Ogólnie strasznie wiało ostatnio, jak chyba u wszystkich. Nie potrafię zbyt dużo gadać. Nie lubię zbyt dużo gadać. Jak chyba pewnie stwierdziliście już od razu po moim pierwszym filmie. Nie potrafię. Jestem za bardzo chaotyczna, żeby dużo mówić. Ogólnie dużo mi się miesza, jąkam się. I ogólnie te sprawy. Siedem, siedem. W jednej takiej kasetce jest 28 miejsc, a tu jest 30 kolorów, więc użyłam jednej z następnej kasetki i będę użyć tego do białego, bo jest ich dużo. Akurat będzie się zmieści. Dobra, piątka. Ładny taki zielony kolorek. Nie wiem jak wy, ale ja nie potrafię korzystać z woreczków przy układaniu. Wolę korzystać z pojemniczków. Mam wtedy większą pewność, że mi nie spadną. A jak spadną, to no cóż.
Łatwiej wsypać do pojemniczka niż do woreczka. Widzieliście jakieś filmy ostatnio? Jakieś fajne? Myśmy skończyli dopiero co Wiedźminy, drugi sezon i Umbrella Academy, też drugi sezon. I czekam na trzeci, po obu stronach. I trzeci sezon Sex Education, też jest bardzo fajny. Polecam. Jak ktoś chce się pośmiać, ma kiepski dzień czy coś, najlepszy film, najlepsze seriale na takie właśnie pochmurne, powietrzne dni, gdzie człowiekowi nic się nie chce. Ogólnie czekam jeszcze na grę z uniwersum Harry'ego Pottera. Ja jestem potteromaniaczką. Jestem w Slytherinie. Moim patronusem jest kot. Ale to niezbyt ważne. Jakie są wasze... z jakiego wy jesteście domu? I dlaczego uważacie, czy jest to dobry wybór, czy nie? W zasadzie to powinna być pół na pół z Hufflepuffem. Dasz mi coś do jedzenia, ja cię pokocham na życie. tak mnie przekonał do siebie mój obecny narzeczony. Głównie on gotuje, a się do kuchni nie wtrącam, bo to nie moje koło zainteresowań. Chociaż piec lubię. Piec lubię. Ostatnio zrobiłam ciasto czekoladowe. Trochę nie na kalet wyszedł. Trudno, ale zjedzone całe. Nie zmieści. Tu jak widzicie mam wszystkie cztery długopisy, co używam. Głównie na multiplacery. Ten jest 2,4. Tu jest 2,4. 1,10. I 1,3. I 1,7 mniej więcej. Prawdopodobnie do tego też będę używać pensety, bo to kwadratowe łatwiej to wygląda, ładniej. Łatwiej się obsługuje diamenty, zwłaszcza na taśmie dwustronnej. No i są moje łódeczki. Jedna mała, ale z wylotem, więc łatwiej wychodzą z tego, i jedna duża z zamykanym wejściem, żeby się nie wysypały. To pewnie użyję do białego, bo jest go dużo.
Dobra, trzeci zrobiony. Tego dużo zostanie w woreczku. To raczej tego użyję najpierw, żeby nie było już w woreczku potem. No, jak mówiłam, jestem chaotyczna. Nie lubię mówić, nie potrafię mówić z sensem. 8, 9, 4. Znaczy z sensem. Z sensem to ja mogę mówić. No. Ciężko mi pozbierać myśli, żebym coś powiedziała. Za dużo myślę, ale za szybko. Wiecie? I nie potrafię dać sobie rady z poukładaniem tego wszystkiego najpierw, żebym mogła coś powiedzieć. Albo zajmuje mi tak strasznie dużo czasu, że już sama nie wiem, co chcę powiedzieć. Strasznie się zacinam, gubię się w myślach, jąkam się, mówię kilka razy to samo. Niedługo mi minie 10 lat, jak jestem w Wielkiej Brytanii. Szczerze powiem, nie żałuję tego, że wyjechałam. Ogólnie nie powinno się żałować niczego w życiu, oprócz tego, że się czegoś nie zrobiło. Czy ja żałuję czegokolwiek? Żałuję, że nie spotkałam mojego narzeczonego dużo wcześniej, ale to jest kwestia chyba doboru charakterów. 9, 5, 9. Ale jestem szczęśliwa z nim. Gotuję, sprzątam. Zajmie się czasami dzieckiem, ale no nie wymagajmy zbyt dużo od mężczyzn. Ups, prawie. Ogólnie widząc, co się dzieje w Polsce, bardzo już bym nie chciała mieszkać tam. Wyprowadziłabym się jak najszybciej stamtąd. Zwłaszcza, że mieszkając w małym mieście, jak ja mieszkałam kiedyś, naprawdę ciężko by było znaleźć mi pracę. Ciężko by mi było zarobić na życie tak, żebym była zadowolona. Cieszę się, że na razie nie będziemy, znaczy na razie, w ogóle nie będziemy zjeżdżać do Polski. Najwyżej będziemy wyjeżdżać dalej w świat.
typu Kanada, Australia, coś w tym stylu, z daleka od tego zgiełku. Ale mając małe dziecko, na razie staramy się, żeby miało zapewniony dach nad głową. Żeby jej niczego nie brakowało. Żeby miała lepiej niż ja miałam kiedyś. Powiem tak szczerze. Bo to wiadomo, lata 90. Nic nie było. Dodatkowo. Co dodatkowo? Nie bym miała się tam tych paru przyjaciół, ale ja będąc introwertykiem. Kurde, trudne słowo. Mam problemy z nawiązywaniem nowych znajomości. Mimo że wystarczy, że podejdę do kogoś, powiem hej, fajny jesteś, albo pogadać o czymś innym. Jestem za cicha. To też wychodzi z mojej nieumiejętności mówienia z ludźmi. Boję się nawiązywać kontakty z nowymi ludźmi. Nie wiem dlaczego. Po prostu tak jest. Ale jak się ma prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza jedną osobę, której naprawdę na niej zależy się. Mam w zasadzie dwie takie osoby. Jedną z nich jest moja siostra, młodsza. A druga jest moja jakby przyżywana siostra. Moja najbliższa przyjaciółka, moja jedyna, najlepsza, najkochańsza. Kocham cię normalnie. Wiem, że to oglądasz. Bo prawdopodobnie sobie ci to wyślę. Okej. Właśnie. Wracając do tego, zmieniając temat. Jakie jest wasze jaki jest wasz język miłości? Typu czy jest to spędzenie czasu ze sobą, czy robienie coś dla kogoś, czy dawanie prezentów. Moje i mojego mężczyzny, kochanego, wspólnym językiem miłości jest właśnie spędzenie czasu, quality time. Czyli na przykład jakieś wycieczki, jeżdżenie po mieście bez celu, oglądanie TV wspólne, albo po prostu siedzenie razem, ale robienie czegoś osobno, ale w pokoju razem, żeby czuć, że jest się obok tej drugiej osoby.
czy 8.30. Już prawie kończymy. 3, 8, 4, 8. Ostatnie. Ostatnie małe. Osiem, pięć, cztery. To można schować. To jest aż 2747 diamencików. W takim małym woreczku. Ale się fajnie świecą. W naturalnym świetle. Tym jest koniec. Teraz zrobimy sobie zaczniemy sobie od pocięcia papieru na różne na kilka części, tak żebym nie odrywała wszystkiego naraz, tylko zrobiła sobie jeden po jednym. Dobra. Nie musi być równe. I nie musi być za głęboko, ani za płytko, bo wtedy się nie przetnie. Uważajcie tylko, żeby nie przeciąć rejonu, no bo wtedy trochę będzie trochę kiepsko. Dobra. Zobaczymy, jak to idzie. No, super. No tak więc mamy 8 części. I zaczniemy sobie może jutro, może nie, może nawet jeszcze dzisiaj zaczniemy sobie trochę. No. Dobra. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw lajka, wiadomość, może zasubskrybuj. No i widzimy się niedługo. Pa, pa.